Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. No, dzień dobry, zobaczcie, wyszedł Advent Calendar School Beauty i strona jest przeładowana. Moi drodzy, dzisiaj umiem bardzo kulinarnie. Przed chwilą zrobiłam Radkowi chińszczyznę, a teraz robię sobie, znaczy sobie, Radkowi też, Radek oczywiście też będzie jadł kapustę, taką gotowaną kapustę, wiecie, taką do ziemniaczków, albo można samą jeść, także taki mam dzień. Aha, jeszcze oczywiście masełko zrobiłam, także tak, biorę się za to. Już mamy posiekaną kapustę, mamy rozdrobnioną marchewkę, także robimy dalsze kroki. Okej. Koncentrat bulionu drobiowego, a ja dam ten po prostu mój warzywny. Mówiłam Wam o nim, to jest po prostu taka pasta, której się używa zamiast kostek, moi drodzy, rosołowych, takich wiecie, warzywnych, rosołowych. Można też robić drobiową, mięsną, ja mam tylko warzywną i cały czas używamy tej takiej warzywnej. No moi kochani, ja się pokazuję, chociaż ja nie powinna się pokazać, mam straszne uczulenie na leki, straszne. Mam tak wysuszoną skórę, mam w ogóle, dostałam takiej okrutnej wysypki na szyi, po prostu coś strasznego, ale już jakiś tam odstawiłam. Także o, chyba tak do Was będę mówiła, po prostu no coś strasznego, nawet jakiś tutaj filtr już zawijam w telefonie, bo naprawdę, bo to jest po prostu szok, ale ja Wam mówiłam, że jestem uczona na wiele, wiele rzeczy, także tak to niestety wygląda. Kapustka mi się zrobiła, jeszcze piekę, wynalazłam jeszcze w piekarniku takie ciastko z rybki, także sobie robię, znaczy ciastko, takie wiecie, kotlecik rybny, także robię sobie kotlecik rybny i zjem właśnie jego z kapustką, no i później muszę dużo posprzątać, tutaj mam już poprane rzeczy, kapy wszystkie, muszę to poskładać, muszę dać na miejsce, chcę iść na górze w sypialni, wymyć podłogę, później Was zabiorę na górę, Wam pokażę, jak to teraz wygląda, a, bo Wam nie pokazywałam, założyliśmy firankę i zasłonki, bo Wam powiedziałam, że chciałam mieć firankę, także założyliśmy firankę, Jezus Maria. No mi skóra pęka na szyi. Także założyliśmy firankę i założyliśmy zasłonki. Niestety kupiliśmy, moi drodzy, karnisze w IKEA i nie pasują do karniszy te takie dzióbki na końcu. W ogóle jeden karnisz, wzięliśmy taki gruby pałąk na zasłonę i wzięliśmy cienki pałąk na firanki. Cienki w ogóle nam gdzieś zaginął, nie ma go. Później te zakończenia do tych pałągów, czy nie, jak to się nazywa, nam nie pasują, także no nie wiem, jak to będzie, po prostu nie mam pojęcia, co to, no nie wiem, a najlepsze jest to, że oczywiście cały Radosław nie ma rachunków, także powiem Wam, szału z nim dostaję, z tymi rachunkami, po prostu trafia mnie, nie powiem co, ktoś do mnie pisze, nie powiem co mnie trafia, ale no taki jest Radosław, także idę zobaczyć jeszcze swój kotlecik i w międzyczasie chyba pójdę na górę. Może Was zabiorę na tą górę, ja Wam pokażę, jak to aktualnie wygląda. A, no dobra, zabiorę Was. Na razie nie ma drzwi, bo drzwi są ściągnięte, także zobaczcie, tak to wygląda. Mój Benji jeszcze na razie tutaj stoi. Ja Wam chyba mówiłam, że on znajdował różne miejsca, nie powiedziałyście, że jak on znajdzie swoje miejsce, to zacznie wypuszczać listki. I jak był zupełnie łysy, jeśli kojarzycie, to tutaj jeszcze jak była, wiecie, stara sypialnia, jak jego postawiliśmy, zaczął wypuszczać pełno nowych listków, także zostawiliśmy go. Tutaj jest komoda, pierwsza, moja, za radą którejś z Was tak na razie tu ustawiłam, nie wiem jak to zostanie. Na chwilę obecną mam na razie tutaj drugą komodę, Radka, ale się zastanawiamy, chyba ją wyrzucimy i tutaj będę miała swoją toaletkę po prostu. Tam mamy swoją starą lampkę. No i zobaczcie, tak wygląda, tak jak Wam mówię, nie patrzcie na końcówki, no bo to nie jest zrobione. Tak to wygląda z zasłonkami i z firankami, moim zdaniem bajecznie. Co prawda, zasłony mam bardzo długie, firanki też i wydaje mi się, że są nieco za długie. No, nie układałam ich w żaden piękny sposób. No, ale chyba są jednak nieco za długie, muszę to gdzieś się z tym wybrać, no ale tak to wygląda, ale na lato będę miała tylko i wyłącznie zasłonki i roletę. Nie będę miała na lato zasłon, ale na zimę wydaje mi się, że fajnie wygląda. Tutaj jak widzicie jest wyreczko, te poduszki z prędzelkami z TK Maxa, ta pościel jest z Matalana, kupiłam już ją jakiś czas temu, jak wiedziałam, że będziemy robili sypialnię. Te naturalne poduszki to jest Dunem, szafki to widzieliście, jest Isk, jak się nazywają? Lampeczki, moi kochani, to jest Ali, te co Radek ostatnio kupił. Nie Ali, Amazon. No i tutaj jeszcze będzie taka półka drewniana. No, a z tej strony to na razie wygląda tak. Z
Całkiem spoko moim zdaniem. Nie wiem, co z tą ścianą zrobić. Doradźcie, co tutaj dać na tą ścianę. Chciałabym dać takie półki różne i kwiaty. W ogóle tam właśnie tak chciałam zrobić na samym początku, żeby mieć tam całą ścianę w kwiatkach. Te kwiaty mają tam dużo światła, także myślę, że jest ok. Co wam chciałam powiedzieć? Odnośnie kalendarza adwentowego w tym... Kalendarza adwentowego... Tak, dobrze. Kalendarza adwentowego w tym roku. Wiecie, że czekałam tylko i wyłącznie na kalendarz School Beauty. Niestety, o godzinie... Czekajcie, podłączę was, bo zaraz się rozładujecie. To znaczy nie, wy się nie rozładujecie, ale telefon mi się rozładuje. Przykryję się, bo naprawdę nie mogę patrzeć na siebie. Odnośnie kalendarza adwentowego School Beauty. Chciałam tylko i wyłącznie ten kalendarz. Przyszło mi powiadomienie, weszłam na to powiadomienie. Za chwileczkę weszłam na to powiadomienie, włożyłam kalendarz oczywiście do koszyka, no i za chwileczkę wychodzę, żeby zapłacić i niestety strona się zacięła. No i strona przez jakieś chyba 8 godzin nie działała. Nic nie można było zrobić, po prostu przepraszali z napisem nie znienawidź nas, ale niestety za dużo was tutaj jest i strona nam padła. I także, co do czego doszło, kalendarza nie dostałam. Powiem wam, że na początku było mi przykro, bo to był jedyny kalendarz, który chciałam. Większość produktów z zeszłego roku naprawdę mi się sprawdziło. Tak naprawdę wszystkich kremów, których do tej pory używałam i wszystkie pielęgnacje, której do tej pory używałam, to właśnie było z tego kalendarza. No ale no trudno, no co, no przecież nic nie zrobię, nie popłaczę się, chociaż byłam blisko i później sobie pomyślałam, ja pierdzielę Jola, no co ty wyprawiasz? I powiem wam, że doszło do tego, że po prostu wczoraj sobie weszłam wieczorem na Eltorię. Nie wiem, czy wam mówiłam. Eltorię to jest taka angielska blogerka, angielska blogerka, youtuberka. I ona właśnie zawsze, jak się pojawiają kalendarze adwentowe, ona zawsze wrzuca wszystkie te kalendarze i po prostu je pokazuje. I weszłam sobie właśnie na Cult Beauty, bo nie oglądam nigdy tego kalendarza, który chcę kupić. Weszłam sobie na Cult Beauty i obejrzałam. I taki, owszem, bardzo fajna zawartość, bardzo dużo pielęgnacji, bardzo oczywiście drogiej pielęgnacji. Nie wiem, czy wam mówiłam, wartość kalendarza adwentowego w tym roku z Cult Beauty to było ponad 930 funtów, także dużo. No ale z tego też, co czytałam, bardzo dużo osób nie dostało, bardzo dużo osób jest zawiedzionych, no i tak troszeczkę kiszka. Większość tych kosmetyków było wegańskich, było nietestowanych na zwierzętach, także to też było dla mnie ważne. No i jak już tego kalendarza nie dostałam, to sobie pomyślałam, ha, wiecie co, wejdę i wezmę sobie kalendarz z Hollandem Barrett, bo też mi się bardzo podobał. Ale niestety okazało się, że są już wszystkie wyprzedane, a tak jak mówię wam, chciałam w tym roku mieć tylko jeden kalendarz, jeden porządny. Tak jak mówię, Cult Beauty był wegański albo cruelty free w większości. Ten z Hollandii Barrett był chyba cały wegański, no ale niestety też się spóźniałam. Już po prostu mówię, a trudno, no nie mam w tym roku kalendarza, wiecie, są ludzie, mają większe problemy, no trudno, stało się. I okazało się, że kalendarz też jeden wegański, który wyprzedał się pokazaniu jego w telewizji wrócił, można go kupić, także sobie zamówiłam. Jest to też angielska firma, taka mała firma, zajmują się właśnie rzeczami wegańskimi i jest to kalendarz bez plastiku, z jakimś tylko i wyłącznie papierem z recyklingu, także będzie fajnie. I też są tam trzy okienka, że tak powiem, no nie wiem jak to nazwać, tak jakby dobroci albo dobrego uczynku, może w ten sposób. I właśnie w tych okienkach nie ma nic, tylko po prostu jest napisane, do czego przyczyniliśmy się dzięki zakupowi tego kalendarza. Także mam nadzieję, że będę zadowolona. Opinie ma bardzo, bardzo dobre. Tak jak mówię, nie wchodziłam też, nie szukałam, ale widziałam, już się kiedyś na niego patrzyłam. Na początku jak właśnie było, to było tylko przez sprzedaż, mówię, a jeszcze poczekam trochę, a później jak już się zdecydowałam, to mi wszystko wysprzedali. Przez to, że pokazali w telewizji. Także mam w tym roku jeden, jedyny kalendarz i mam nadzieję, że będę zadowolona, ale z tego co wiem, to po prostu marki są, wiecie, wszystko jest tak jakby domowej roboty. Dobra, idę, bo chyba już mi rybeczka pachnie. Jest i moi drodzy, mój obiad. Powiem wam, że ta kapusta jest tak pyszna i naprawdę mi to zajęło chwileczkę, no bo tylko wiecie, wrzuciłam do tego, to mi wszystko pokroiło, nic nie musiałam mieszać. Przepyszna jest. Dobra, biorę się za jedzenie, bo jest godzina 18, a ja dzisiaj jestem tylko o takim smoothie z jarmużu, także biorę się szybko za jedzenie. A na dworze bez zmian.
Jak widać, chyba leje. Ale zobaczcie, ile już trawy widać u nas tam. Trzeba w ogóle iść ten ogród ogarnąć, tylko kiedy, jak to wiecznie pada. Jedyny dzień, jak nie padało, to wybraliśmy się do parku. A tak to co? Kiszeczka. No, moi drodzy, ja już zjadłam resztę. Pakuję tutaj. Ja nie robiłam z całej porcji, bo nie miałam aż tyle kapusty, ale muszę Wam powiedzieć, że co się dzieje. Nie zamknę tego jedną dłonią, ale muszę Wam powiedzieć, że przepyszna, przepyszna kapusta, także spróbujcie koniecznie. A tutaj w moim nowym ulubionym kubku parzy mi się herbata i nie wiem, czy kojarzycie tą herbatę już. Tą herbatę kupowałam w zeszłym roku w TK Maxx, to jest Aduna Cinnamon Spice Kakao. Właśnie tutaj tak czuć, tutaj czuć cynamon, tutaj czuć kakao. Taka no herbata, ale taka zupełnie inna, taka... Jezu, no nie wiem, jak to nazwać, orientalna. Jest po prostu przepyszna. Tak jak mówię, w zeszłym roku nie do końca nie pasowała, a w tym roku zostały mi się chyba już tylko cztery chyba torebeczki. Także będę musiała się wyrazić do TK Maxx, bo TK Maxx naprawdę czasami ma bardzo, bardzo dobre herbaty. Por się ze mną zgadza. No, moi drodzy, czekałam, czekałam, aż wypali mi się ta świeczka. Już się wypaliła, już się knot nie pali. Także tutaj do towarzystwa Summer Suns odpalam. Jakieś woski wymieszałam. Niechaj będą woski. Zawsze stawiam świeczkę na świeczkę. Mówiłam Wam już o tym nieraz. Bo wtedy mi się wydaje, że to się szybciej pali. Także tak. Sieczuczko żegnaj. W ogóle to chciałam sobie tą świeczkę zostawić. To też jest taki naturalny kolor. Znaczy to o. Na moją toaletkę na pędzle. Co wy na to? Zobaczcie, jakie to jest ładne. Widzicie? To jest taki... Zsumujesz mi się. O, zobaczcie. To jest taki tłoczony, śliczny słój. Tutaj jest taką złotą ramką. Bardzo ładny. Chyba sobie go zostawię. Ale zobaczcie, ile wosku zostało. Też ja wiem, czy tak dużo. No, trochę zostało. O, zaraz wyskrobię i wyrzucę też do kominka. Ustawiłam moją palemkę tam. I tak to wygląda. Powiem Wam, że tą kaczkę po prostu uwielbiam. No tak mi się ona podaje. Jest moim zdaniem przepiękna. Zapalniczkę zaraz muszę schować, bo tutaj zupełnie nie pasuje. Ale ta kaczuszka, tak. I owszem. Także dobra, wydobywajcie się zapachy i ładnie pachnijcie. Wish I could say I was finally over you.